Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą konsekwencje Kongresu Wiedeńskiego wobec ziem polskich, czyli to, co się działo na ziemiach polskich po Kongresie Wiedeńskim. Sama sprawa polska była jedną z takich ważniejszych palących kwestii Kongresu Wiedeńskiego. Nawet zastanawiano się, czy przywrócić Polskę w ogóle na mapy, przywrócić takie państwo. Tutaj były różne, oczywiście mieliśmy stronnictwa, różnie się zastanawiano. Sam Aleksander I, czyli car Rosji, był bardzo zainteresowany poszerzeniem swoich wpływów w Polsce. Docenił on bitność Polaków w trakcie wojen napoleońskich uważał, że taka armia byłaby całkiem, całkiem e, niezłym nabytkiem e, i chciał odtworzyć Polskę, ale pod swoim e, berłem. Wtedy Rosja miałaby znaczącą strefę wpływów już na zachodzie, znaczy przesunęłaby się ona w kierunku zachodu, co podobało się oczywiście Carowi, ale nie za bardzo podobało się to wszystkim w Europie. Aleksander I zabiegał o poparcie Wielkiej Brytanii i Prus, z kolei jednak Anglicy chcieli utrzymać ten balance of power, tą równowagę sił na kontynencie i nie podobało się jej wzmocnienie nagłego, nagłe wzmocnienie Rosji. Przeciwna także Aleksandrowi I była Austria. Kanclerza Metternysia niepokoiły plany odtworzenia Polski, no i w ogóle umocnienia Rosji w środkowej Europie, gdzie Austria bardziej widziała siebie jako dominującego gracza no i powstał już taki konflikt takie napięcie było wytworzone wokół tej sprawy polskiej że nawet możliwe było zbrojne rozstrzygnięcie, tutaj już Wielka Brytania, Austria i Francja zawarły sojusz militarny przeciwko Rosji i Prusom Prusy, które popierały dążenia Aleksandra I, one chciały się pozbyć ziem polskich to byli dla Wilhelma III to byli, fabryka Wilhelma III, to byli tacy buntowniczy tylko Polacy, on wolał zagarnąć na przykład sobie całą Saksonię, a zrzec się polskich na rzecz Cara Aleksandra I. No i już miał dojść prawie, że do zbrojnego rozstrzygnięcia, tutaj plany pokrzyżowało 100 dni Napoleona, wtedy mocarstwa znowu się skupiły na współpracy i zniszczeniu Francji. No i ostatecznie większość byłego Księstwa Warszawskiego przypada Aleksandrowi I. To terytorium nazywamy Królestwem Polskim i ono jest związane z Unią taką personalną, w zasadzie realno-personalną z Rosją. Czyli to jest Królestwo Polskie, widzimy ten obszar, to jest obszar, który wzięła w swoje posiadanie Rosja. Oczywiście to przy, przymiotnik polskie to takie to nie było niezależne państwo było to państwo takie całkowicie uzależnione od Aleksandra I. Tam co prawda w, jego, w takim traktacie zgodnie z życzeniem Aleksandra I umieszczono klauzulę o możliwości przyłączenia do królestwa niektórych ziem dawnego wielkiego księstwa litewskiego, ale to były bardziej takie zabiegi, które miały uzyskać sympatię Polaków. Na terenie, na, tutaj tą część pruską jakby z Poznaniem, to nazwano Wielkim Księstwem Poznańskim. Tam mieliśmy takie ważniejsze miasta, do właśnie Poznań, Gniezno i Bydgoszcz. Za to z Krakowa utworzono Wolne Miasto Kraków, zwane też Rzeczą Pospolitą Krakowską. Ono było pod wpływami Austrii, czyli Wielkie Księstwo Poznańskie Prusy, polskie Rosja i Wolne Miasto Kraków, to zdecydowanie już jest Austria. Jeśli chodzi o Wielkie Księstwo Poznańskie, liczyło ono około 29 tysięcy km kwadratowych, powstało z zachodniej części Księstwa Warszawskiego, nie było wcale odrębnym państwem, tak jak Królestwo Polskie, one było uważane za odrębne państwa, tylko stanowiło część Królestwa Polskiego o trochę większej autonomii. Miało między innymi własny herb, flagę, także było wyłączone ze Związku Niemieckiego, w którym znajdowały się prusy. Co ciekawe, jego flagę stanowiła taka, byśmy powiedzieli dzisiejsza flaga Maroka, czyli flaga biało-czerwona tylko że miała tą czerwień, znaczy czerwono-biała tak naprawdę. To była flaga Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Władzę w nim sprawował reprezentant króla pruskiego, tak zwany namiestnik, jako pierwszy pełnił ją Antoni Radziwiłł, którego tutaj widzimy, który był zresztą spokrewniony z dynastią Hohenzollernów. Tutaj władze pruskie zezwalały na używanie języka polskiego w szkołach, urzędach, sądach. Polacy mogli oczywiście sprawować te urzędy na tym terenie powstał także sejmik prowincjonalny, liczono na powołanie jakichś instytucji narodowych podobnych do tych istniejących w Królestwie Polskim, o którym zaraz sobie powiemy, ale takich nie utworzono, nie utworzono także odrębnej armii ani uniwersytetu. Uprawnienia tego sejmiku prowincjonalnego były bardzo ograniczone. Już w 1815 roku służba celna odcięła księstwo od Królestwa Polskiego tutaj na granicy. Widzimy dość dużo ta granica, a w 18 w 1924 roku zaczęto zamykać polskie szkoły. Władza samego namiestnika była niewielka i nie mógł, z nim, nie mógł on nic za bardzo z tym faktem nic zrobić. Jeśli chodzi o gospodarkę, to wielkie księstwo poznańskie w zasadzie bardzo się wyróżniało od pozostałych ziem polskich. Nastąpił szybki rozwój przede wszystkim dzięki pozostałościom kodeksu cywilnego Napoleona chłopi byli wolni. A, ale nie posiadali ziemi na własność, za to Prusacy utrzymali akt ten wolności, a także zapoczątkowali uwłaszczenie, czyli przekazywanie na własność ziemi, która była wcześniej oddana chłopom w użytkowaniu. Ten dekret o uwłaszczeniu chłopów, zwany także regulacją, został wydany w roku 1811 i zgodnie z nim można było uwolnić się od zależności od pana feudalnego, otrzymać u, na użytkowanie ziemię, na własność, w zamian oczywiście za określoną zapłatę. Mogło być to na przykład przekazanie także części jakiejś ziemi użytkowej, uiszczenie zapłaty pieniężnej. Nabyć ziemi mogli tak naprawdę tylko zamożniejsi chłopi, którzy dysponowali własnym zaprzęgiem, który był wtedy zwany sprzężajem. No i warunek ten umożliwiał powstawanie małych gospodarstw, takich prywatnych i później podział, podział ich między swoich spadkobierców itd. No ale czasem one się łączyły, tworzyły się wtedy duże gospodarstwa, rolne. No, czasem nawet właśnie jak mieliśmy jednych spadkobierców, oni woli się dogadać, stworzyć takie większe. Czyli mówimy, że tak zwane uwłaszczenie chłopów zostało przeprowadzone na mocy już oficjalnej ustawy wydanej w 1823 roku. No i te zasady uwłaszczania się zmieniały kilkakrotnie, zakończyło się to tak naprawdę w połowie XIX wieku. Ta ustawa także znosiła serwitury, czyli coś co mówiliśmy sobie przy średniowieczu. To było stare polskie prawo, które umożliwiało chłopom korzystanie z obszarów należących formalnie do Pana, czyli np. łąk, stawów, lasów itd. To zawsze wywoływało wcześniej spory i dlatego te obszary serwitutowe zostały przyłączone na stałe do folwarków tego większego właściciela ziemskiego. Reforma uwłaszczeniowa doprowadziła do powstania takich dużych gospodarstw, około 14 hektarów. Przeciętnie one miały, um, mieliśmy coraz więcej zamożnych chłopskich rodzin, które prowadziły gospodarstwa głównie na sprzedaż. Za to star, 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 znaczy starzy panowie feudalni, ci, którzy kiedyś byli panami feudalnymi, przekształcili się w warstwę zwaną ziemianami. Oni zachowali swoje folwarki i często je nawet powiększali, a te opłaty chłopów, które uiszczali za wykup ziemi e, przeznaczali często na modernizowanie swojej własnej ziemi. E, za to chłopi nieposiadający ziemi lub tak zwani małorolni, czyli ziemiami bardzo małymi w zasadzie na własny użytek, stawali się z siłą roboczą, która była e, często wykorzystywana na wsi albo po prostu przenosili się do większych e, miast. No, jednym słowem, jeśli chodzi o Wielkopolskę, e, rozwijał, rozwijało się rolnictwo, a co z kolei wpływało także na rozwijanie się przemysłu. Tak jak mówimy, część chłopów przenosiła do miast. E, młyny, olejarnie, gorzelnie, to wszystko rozkwitało no i w ten sposób Wielkopolska stawała się takim zapleczem gospodarczym Prus A zapiszmy sobie tam jedną datę 1823 uwłaszczenie chłopów uwłaszczenie chłopów, oczywiście w Wielkim Księstwie Poznańskim jeśli chodzi o nasze wolne miasto Kraków zwane także, także Rzeczą Pospolitą Krakowską to był to Kraków wraz z najbliższą okolicą, to było około 1.2 km kilometra kwadratowego, 1200 metrów kwadratowych. To, znaczy nie co ja mówię, przecież to się tak nie przeliczy, około 1200 kilometrów kwadratowych, to miasto uzyskało status wolnego, suwerennego i przede wszystkim neutralnego. W 1818 roku nadano mu własną konstytucję, tam zachowano odziedziczoną po księstwie warszawskim zasady wolności osobistej, równości obywateli wobec prawa itd. No i to miasto rozwijało się początkowo dzięki zniesieniu ceł na wywożone towary, przyznaniu krakowskim kupcom wolności, nawigacji na wiśle, no i to pozwalało na dużą wymianę handlową, miasto rozkwitywało. Na Uniwersytet Jagielloński, który był teraz autonomiczny, przybywała młodzież z całych, były, znaczy ze wszystkich byłych polskich terenów. Rozpoczęto też proces oczynszowania tych chłopów, czyli zamieniano obowiązki pańszczyzny na czynsz w dobrach narodowych czy państwowych. Wkrótce właściciele prywatni także to wprowadzali. Nadano także własność prawa do budynków chłopom, jednak uwłaszczenia jako tako nie przeprowadzono w wolnym mieście Kraków. Władzę wykonawczą sprawował senat rządzący, za to organem takim ustawodawczo-kontrolnym, który nie miał inicjatywy ustawodawczej, było zgromadzenia reprezentantów. No a w rzeczywistości władza znajdowała się w rękach tzw. rezydentów, czyli przedstawicieli wszystkich trzech mocarstw zaborczych. Czyli jednym słowem to niby było bardziej uzależnione od Austrii, ale tutaj prawie trzej zaborcy najwięcej ingerowali, znaczy wszyscy trzej mieli prawo coś powiedzieć. To często doprowadzało do pewnego konfliktu tam w środku, no ale jakoś to się zawsze udało zażegnywać. Często niestety Senat, aby utrzymać swoją władzę, zwracał się do rezydentów o interwencję, no i co prowadziło stopniowo do ograniczania suwerenności wolnego miasta Krykowa. Jeśli chodzi o Królestwo Polskie, było to największe z tych ziem, w zasadzie zależne od Rosji. W 1815 roku car Aleksander 27 listopada oktrojował, czyli nadał konstytucję z pominięciem organu przedstawicielskiego, czyli parlamentu. Zapiszmy to sobie 1800... A, trochę. Ops. 1815, mamy oktrojowanie konstytucji. Trajowanie Konstytucji. Oczywiście czego? Królestwa e, Polskiego. E, projekt przygotowała grupa polityków e, wraz z księciem Adamem Jerzym Czartoryskim na czele, który wtedy na na dworze Cara tam no, sprawował ważne funkcje. Władca Rosji chciał tutaj wprowadzić taką, taki eksperyment. Na mocy konstytucji królestwo było nierozerwalnie związane unią personalną z Rosją. No i każdy car Rosji miał teraz także mógł mieć tytuł króla Polski. Kongresówka posiadała własne terytorium, 127 tysięcy km kwadratowych w porównaniu do Wielkiego Księstwa Poznańskiego 29 no to jest znacznie więcej. Miało parlament, wojsko, administrację, jakieś prawo, system monetarny, oświatowy, jednak formalna suwerenność była tak naprawdę ograniczona przez cara jego urzędników. Sama konstytucja zapewniała monarsze dużą władzę. Mieliśmy króla, który rządził z woli opatrzności, czyli znaczy z woli Bożej znowu. Był osobą świętą, nietykalną. Kontrolował on władzę wykonawczą, podlegała mu także armia, on mianował namiestnika który w czasie nieobecności w tym królestwie polskim spraw sprawował taką władzę, wybierał urzędników. Do Cara także jako polskiego króla należała inicjatywa ustawodawcza, więc tylko on mógł zgłaszać jakieś projekty nowych praw na forum parlamentu. Miał też prawo wydawania dekretów z pominięciem parlamentu, prawo weta wobec wszystkich uchwał sejmowych oraz prawo zwoływania i rozwiązywania parlamentu. Te szerokie uprawnienia doprowadziły do zgromadzenia tak naprawdę olbrzymiej władzy wykonawczej jak i ustawodawczej nie mieliśmy takiego podziału władzy i, ty, i tym podobne. E, sam organ władzy wykonawczej stanowiła Rada Stanu e, i on tworzyły zgromadzenia ogólne Rady Stanu i Rada Administracyjna. E, ta druga rada administracyjna, w, niej, w jej skład wchodzili ministrowie, oni byli organem doradczym monarchy i namiestnika, e, wprowadzali też w życie ich postanowienia. E, o, o samym ograniczonej suwerenności Królestwa się świadczył np. brak Komisji Spraw Zagranicznych, czyli Kreso Polski nie prowadziło swoich własnych spraw zagranicznych, była uzależniona całkowicie od Cara. Za to w skład Zgromadzenia Ogólnego Rady Stanu wchodzili członkowie Rady Administracyjnej oraz grupa doradców radcy stanu i tzw. referendarze. No, do zadań tego zgromadzenia należało przygotowywanie jakichś projektów ustaw sejmowych, zarządzanie wydatkami budżetowymi, majątkiem państwa, a także kontrolowanie, nadzorowanie pracy jakichkolwiek urzędników. W skład całego sejmu wchodził król, senat, izba poselska, czyli tak no byśmy powiedzieli po polsku. W senat liczył 64 osoby, 64 senatorów, tam zasiadali wojewodowie, kasztelani i biskupi. Tych świeckich mianował król, a mogli oni zostać, mogli to być tylko posiadacze ziemscy, czyli szlachta. Za to w skład Izby Poselskiej wchodziło 77 posłów. Oni wybierani byli przez sejmiki szlacheckie i 51 deputowanych wybieranych przez zgromadzenia gminne. Kadencję posłów deputowanych ustalono na 6 lat. Na czas obrad sejmowych gwarantowano im nietykalność prawną. Zgodnie także z Konstytucją Król, czyli w naszym przypadku car, powinien zwoływać ten sejm co najmniej raz na dwa lata. On miał obradować nad budżetem, decydować o podatkach, uchwalać prawa cywilne, administracyjne i karne. Także uprawniony do przekazywania petycji z projektami ustaw na ręce samego władcy. Zatem ministrowie radcy stanu, referendarze mogli zostać zaskarżeni za swoją działalność przez Izbę Poselską. Jednak mógł ich sądzić tylko Senat jako sąd jako sąd odnoszący się do Sejmu. Do sądu tego Sejmowego należały również sprawy o zdradę stanu, przestępstwo polityczne itd. itd. Samo, sama, sama ta konstytucja gwarantowała takiemu przeciętnemu obywatelowi, to jest teraz ważne, przy, przeciętnemu obywatelowi dość szerokie swobody. Była równość wobec prawa obywateli, wolność osobista, nietykalność osobista i majątkowa. Także mieliśmy wolność słowa, druku i wyznania. Sama ordynacja wyborcza do Sejmu była jedną z najbardziej liberalnych W całej Europie przy stosunkowo niskim cenzusie majątkowym, pamiętajmy, że wtedy mieliśmy dużo cenzusów, czynne prawa wyborcze posiadało około 100 tysięcy osób, w tym nawet tacy zamożniejsi chłopi, co jest naprawdę rzeczą taką nietypową. Także równość wobec prawa obejmowała jednak tylko chrześcijan. Odmówiono jej no przede wszystkim tutaj licznie, licznie obecnym w Królestwie Polskim Żydom. Utrzymane zostały tytuły szlacheckie, szlachta dzięki zasadzie obsadzania najważniejszych urzędów przez właścicieli ziemskich, stała się taką warstwą dominującą w samym sejmie, ale przy, przywilejów szlacheckich pozbawiono szlachtę zagrodową, ich traktowano za to jak takich po prostu wolnych chłopów. No to było takie, królestwo polskie miało być takim eksperymentem Aleksandra I. Jak to, jak to się sprawdzi, taka liberalna konstytucja, jak się rządzi takim krajem, w którym są tak duże zapewnione wolności, no i car postanowił to sprawdzić na przykładzie Polski. Przejdźmy sobie dalej, zaraz wrócimy do tych postaci. Tutaj mamy herb Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli widzimy Pruski Orzeł i w nim polski, tutaj Wielkiego Księ... znaczy Królestwa Polskiego, a tutaj Rzeczypospolitej Krakowskiej. Tutaj flaga wyglądała tak jak mówiliśmy flaga Monako. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą Krakowską, mieliśmy to po prostu o, w ten sposób, to była flaga. Czyli białe do góry, niebieskie niebieskie na dole, a, fla a flaga Królestwa Polskiego to było po prostu um, no to, to był ten symbol orzeł rosyjski i polski to jest, to jest tak naprawdę flaga na białym tle i to była flaga Królestwa Polskiego um, no to, to by było tyle tak na chwilę odbiegliśmy od uh, głównego wątku, wróćmy do gospodarki Królestwa Polskiego, bo na Królestwie Polskim się tak bardziej skupiamy uh, na rozwój jego największy tak, no największy taki wpływ wywarł Franciszek Ksawery Lubecki-Drucki. Był to działacz gospodarczy w latach 1821-1830, wtedy był też ministrem skarbu. Znakomicie prowadził perterstacje dotyczących długów Królestwa Polskiego wobec jakichś zaborców i Saksonii. Sam zlikwidował deficyt budżetowy Królestwa Polskiego. i hmm, warto powiedzieć, że Królestwo Polskie, tutaj możecie się spotkać z takim nazwą jeszcze kongresówka. Kongresówka, królestwo kongresowe. Warto sobie ją na pewno tą nazwę zapamiętać. Konstytucja kongresówki, takie pytania możecie mieć o to i to właśnie chodzi o Królestwo Polskie. Ksawer Lubecki-Drócki przyczynił się do modernizacji i rozbudowy przemysłu w Królestwie Polskim. Chciał także większego handlu z Rosją. Po wybuchu później Powstania Listopadowego, które już na, niedługo na następnych lekcjach, został wysłany z misją ugodową do Cara, wtedy już Mikołaja I. Kompromisu niestety nie osiągnięto. Sam Lubecki Drucki, który był przeciwnikiem wojny z Rosją, pozostał w Petersburgu, powołano go wtedy nawet na członka rosyjskiej Rady Państwa. Ale no tutaj niektórzy mogą mówić wtedy zdrajca i tak dalej, ale działał dobrze, jeśli chodzi o nasze terytorium. Na początku stworzył podstawy jej gospodarki, na początku było to rolnictwo, jednak zniszczenia wojenne, podwyższenie ceł zbożowych w samej Wielkiej Brytanii, napływ taniej żywności z Rosji doprowadził do kryzysu. I aby umożliwić właścicielom zemskim modernizację gospodarstw i spłatę długów, przy udziale rządu powołano w 1825 roku Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. I ono przyczyniło się do wprowadzania maszyn rolniczych, upowszechniania W tych wszystkich takich nowoczesnych zmian, także uprawy ziemniaków i buraków cukrowych. Nie zmieniła się jednak nadal sytuacja prawna chłopów. Nadal co prawda posiadali oni tą wolność osobistą od 1807 roku, od czasów nadania konstytucji przez Napoleona, czyli mogli swobodnie opuszczać wieś i tak dalej, no ale ciągle utrzymano pańszczyznę, choć niektórzy właściciele prywatni zamieniali ją często na czynsz. Sam Lubecki-Drucki zwiększał i ścigał za należności podatkowe, w Prowadził także roz, y, monopole państwowe, na przykład solny, tytoniowy i wódczany. Y, rosły wpływy skarbu, umożliwiło to zrównoważenie budżetu, y, uzyskanie pewnych nadwyżek i dzięki temu waluta Królestwa Polskiego, złotówka, tak się nazywała, czyli tutaj mamy naszą y, złotówkę, y, była jedną z najbardziej stabilnych w Europie. Sam minister skarbu sprzedał też część państwowych majątków ziemskich, y, z funduszy, y, fundusze te przeznaczył na utworzenie w 1828 roku. 1828 rok utworzył Bank Polski. Bank Polski. On miał z założenia wspierać inicjatywy przemysłowe i handlowe na terenie Królestwa Polskiego. On, no, Lubecki-Drucki, uważał, że to spowoduje dobry rozwój w Królestwie Polskim. Rozwijały się także staropolskie zagłębie przymusowe w rejonie Gór Świętokrzyskich z ośrodkami w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Powstało także nowe górniczo-hutnicze zagłębie Dąbrowskie i ono miało ośrodki w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Sam rząd Królestwa Polskiego, kongresówki zachęcał cudzoziemców, szczególnie takich, którzy byli bogaci, do osiedlania się w Królestwie. Na przykład zamieszczano ogłoszenia w prasie niemieckiej i tym podobno prowadzono takie akcje nagłaśniające. Przybysze wtedy dostawali tereny pod inwestycje, zapewniono im wtedy dobre kredyty, znaczy o niskim oprocentowaniu. Zwalniano ich z obowiązku służby wojskowej, nawet na jakiś czas czasem z podatków. Za to polskich specjalistów wysyłano do przedsiębiorstw angielskich, niemieckich, i oni się zaznajamiali z nowymi sposobami produkcji, nowoczesnymi maszynami itd. Później wracali i przekazywali tą, przekazywali tą wiedzę w ojczyźnie. Tutaj szczególnie na przykład przybywali do Królestwa Polskiego tkacze z Pruskiego Śląska, ludzie z Wielkopolski, oni się osiedlali często w okolicach Łodzi. Powodowało to powstanie ośrodków przemysłu włókienniczego wokół łodzi później bardzo znanych. Także ważnym ośrodkiem gospodarczym była oczywiście Warszawa, czyli stolica królestwa Polskiego. W niej się znajdowały manufaktury włókiennicze, browary, garbarnie. I właśnie w Warszawie zainstalowano także pierwsze maszyny parowe na ziemiach polskich, użyte, użyte do napędu młynów na solcu. Także istotne było obniżenie ceł na towary eksportowane do Rosji. To chciał oczywiście sam, sam Petersburg, czyli sama Rosja tego chciała, rosyjski minister skarbu. No także mieliśmy unowocześnienie szlaków komunikacyjnych, budowę kanałów, utwardzanie szos, mieliśmy różne inicjatywy gospodarcze i skarbowe i przez to Lubecki-Drucki doprowadził tak naprawdę do bardzo dużego rozwoju Królestwa Polskiego. Jeśli chodzi o kulturę i oświatę w Królestwie Polskim, tutaj dużo z, zawdzięczamy Stanisławowi y, Kostce Potockiemu, który był ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego, tak się nazywało ministerstwo. Y, on był wychowany jeszcze na ideałach oświecenia, w duchu Ken i tak dalej. I przyczynił się on do powołania przez cara Aleksandra I w 1816 roku Uniwersytetu Warszawskiego. 1816, powstanie słynnego po dziś dzień UW, najlepszego uniwersytetu w Polsce, przynajmniej publicznego na chwilę obecną. On został utworzony przez połączenie kilku szkół, które działały już od czasów napoleońskich i stało się takim centrum polskiej oświaty i nauki, Funkcjonowało także wtedy w Warszawie wiele szkół średnich, podstawowych, zwanych wówczas także ludowymi. Także kontynuowało działanie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tej, jeśli pamiętamy z okresu e, napoleońskiego, e, które było kierowane przez Stanisława Staszica, e, też wybitnego działacza e, gospodarczego, pisarza, jednego z autorów e, oświeceń, e, oświeceniowych reform w Polsce. E, także Julian Ursyn Niemcewicz tam się włączył. E, Tutaj członkowie zajmowali się przede wszystkim ratowaniem kultury i dlatego główny nasi składli na badanie historii i języka polskiego. Działo także teatr narodowy, kilka oficyn wydawniczych i okazywały się liczne polskie e, czasopisma. Także jeśli chodzi o, o polską kulturę, to na pewno przyczynił się do niej Adam Mickiewicz. Był jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Wydany w 1822 roku pierwszy tom poezji uznaje się umownie za początek polskiego romantyzmu. Był on wybitnym przedstawicielem tego romantyzmu. Później wyszło znane dzieło Konrad Walenrad, które też możecie sobie posłuchać w streszczeniach naszych lektur. Była to powieść poetycka, która pochwalała patriotyzm, który nie szczędzi ofiar i nie cofa się przed nawet podstępem, aby pokonać wroga. Adam Mickiewicz, uważany za jednego z wieszczów, polskich wieszczów narodowych, głosił właśnie takie hasła powrotu do ojczyzny i tak dalej. Napisał on pięknego oczywiście pana Tadeusza. Uczniowie, go, uczniowie się uczą jego wierszy. Po dziś dzień na pewno wybitna postać. Za to jeśli chodzi o Ziemie zabrane. Co to są ziemie zabrane? Mamy Królestwo Kongresowe, mamy Wielkie Księstwo Poznańskie, mamy Wolne Miasto Kraków, ale były przecież jeszcze inne ziemie w dawnej Rzeczypospolitej, która była olbrzymim państwem. I ziemie zabrane to są te wszystkie inne obszary, które zostały zajęte w, przez Rosję w pierwszym, drugim i trzecim rozbiorze. To jest około, no to jest ponad 500 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz także Obwód Białostocki, który został przyłączony w roku 1807. Ziemie te zabrane tworzyły zach wschodnie guberie Rosji, a przynajmniej, a przynajmniej te ziemie Trzeciego Zaboru Rosyjskiego. Sam Aleksander I obiecał początkowo wcielić do Królestwa Polskiego te ziemie. Miała to być jakaś taka rekompensata za przekazanie Prusom Departamentu Poznańskiego i Bydgoskiego. Początkowo na terenach włączonych do Imperium Rosyjskiego obowiązywało dawne prawo, mieliśmy statuty litewskie, chociaż znacznie ograniczono kompetencje samorządów szlacheckich. Swobodnie za to rozwijała się polska kultura, szkolnictwo, przede wszystkim Uniwersytet w Wilnie i Gimnazjum od 1818 roku już Liceum w Krzemieńcu na Ukrainie. Była to taka plac, placówka akademicka randze już szkoły wyższej. I ziemie te zabrane no, miały tak nawet osobne wojsko, tak zwany Korpus Litewski. Większość tam kadr oficerski stanowili Polacy. Sam dowódcą został brat Cara, wielki książę Konstanty. Uznano to także za początek obietnic Aleksandra I, że będzie Wojsko Królestwa Polskiego i tak dalej, no bo sam Konstanty stał na jego czele, ale no po prostu liczono na jego powiększenie, że będzie już takie armia z prawdziwego zdarzenia. Książę Konstanty to właśnie stał na czele Wojsk Królestwa Polskiego, no i tym samym księciu Konstantym jeszcze sobie trochę więcej powiemy, bo to taka ciekawa postać. No ale ostatecznie um, nic z przyłączenia tych ziem powiększenia Królestwa Polskiego um, nie wyszło. Jakby kultura się tam rozwijała, ale formalnie były to ziemie całkowicie już rosyjskie. Chodzi o ziemię innych zaborców, nie te rosyjskie, nie te pod panowaniem rosyjskim, to Polacy, którzy należeli do Prus na Pomorzu w Armii Górnym Śląsku, nie posiadali w zasadzie żadnych praw jakichś autonomicznych narodowych. Podobnie było w Galicji, na Śląsku Cieszyńskim, które włączono do Austrii i tam pr prowadzono cały czas politykę germanizacyjną już od pierwszego rozbioru w 1772 roku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.